Na Agrykoli już powstaje drugi nowy wiadukt trasy Łazienkowskiej, ale na Pradze również będą nowe wiadukty, bo aktualnie te, które tutaj są, są stare i trzeba je wyburzyć i postawić od nowa. O tym w tym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tam dalej, bezpośrednio na Agrykoli, znajduje się trasa Łazienkowska i tam aktualnie powstaje już drugi, nowy wiadukt trasy Łazienkowskiej. Tamta inwestycja zakończy się do marca 2024 roku i wtedy będzie już całkowicie po stronie śródmiejskiej nowy odcinek trasy Łazienkowskiej z nowymi wiaduktami. Natomiast tak, most spalił się, więc on siłą rzeczy jest nowy, ma przejazdy pieszo-rowerowe na poziomie -1, że tak to powiem, właściwie po prostu pod nawierzchnią jezdni, którą tutaj widzimy, to się znajduje po prostu poziom niżej. Na górze mamy po 3 pasy w każdym kierunku, z czego jeden to jest buspas. No i dalej mamy już bezpośrednio wał Międzyszyński, który w tym miejscu się zaczyna. I od tego miejsca zaczyna się kolejny wiadukt, bezpośrednio nad dwoma ulicami, nad ulicą Paryską i Bajońską. I to jest zupełnie inny typ wiaduktu, bo on nie jest aktualnie przebudowany. No dobrze, typ jest dokładnie ten sam, bo powstały obydwa te wiadukty mniej więcej w podobnym czasie. Natomiast teraz trzeba wyburzyć również te i postawić od nowa. Podobna sprawa jak z tymi wiaduktami na Agrykoli. Też już są w kiepskim stanie i też trzeba coś z nimi zrobić, biorąc pod uwagę, że nie spełniają aktualnie nowych już standardów budowniczych, więc nie można ich wyremontować, tylko trzeba je całkowicie wyburzyć i postawić je na nowo. Kiedy to się stanie? Już w najbliższą środę, którą będziecie mieli w tym tygodniu, będzie to dokładnie 12 kwietnia 2023 roku, rozpoczną się pierwsze prace przy tej przebudowie. Najpierw będą przewiązki pomiędzy jezdniami bezpośrednio na całym odcinku, nawet na trochę dłuższym, dzięki któremu samochody będą mogły zmieniać jezdnie, po których aktualnie jeżdżą samochody. Dzięki temu po prostu pojazdy będą mogły skręcać, i ruch dwukierunkowy będzie się odbywać po prostu po jednej jezdni. Na początku, jak widzicie na tym załącznym obrazku, mamy po 3 pasy w każdym kierunku, natomiast na tej jednej jezdni będzie trzeba zmieścić aż 4 pasy. 2 buspasy w dwóch różnych kierunkach i po 2 pasy w każdym kierunku. Łącznie 4 pasy na aktualnie 3-pasmowej jezdni. Trochę mało miejsca. Aktualnie to przeżywamy już bezpośrednio na Agrykoli i nie będę ukrywać, że tego miejsca jest mało. Natomiast to nie jest tylko i wyłącznie przebudowa tych wiaduktów, bo to jest mały odcinek i nie będę ukrywać, że to byłaby mała inwestycja. No, chociaż wyburzenie wiaduktów, postawienie od nowa to nie jest mała inwestycja. Jeszcze bezpośrednio nad użytkowaną jezdnią, biorąc pod uwagę, że tylko i wyłącznie jeden wiadukt może zostać jednocześnie wyburzony, to bezpośrednio tutaj na tym dalszym odcinku będziemy mieli też nowe ekrany akustyczne, a w niektórych miejscach po prostu się pojawią. Aktualnie w tym miejscu, jak widzicie, nie ma ekranów akustycznych. Jezdnia jest stara i drzewek też zbytnio dużo nie ma. Ponieważ doskonale wiemy, że teraz wszystkie inwestycje, jakie tylko są realizowane, muszą mieć mnóstwo nowych drzewek, no to sama Aleja Stadów Zjednoczonych musi mieć też nowe drzewka. Więc pomijając ekran akustyczny, nowy asfalt, który w tym miejscu się pojawi, nowy pas dzielący, to będą też właśnie nowe drzewka i mnóstwo krzewów, więc to na pewno duża zmiana na plus, którą będziemy mogli w tym miejscu właśnie zaobserwować. Może trochę historii. Wiadukt nad ulicą Paryską i Bajońską powstał jako część trasy Łazienkowskiej i są obydwa użytkowane od 1974 roku. Z powodu złego stanu technicznego wymagają przebudowy. Prace obejmą również przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, elektrycznej, elektrogetycznej i telekomunikacyjnej. Pojawią się nowoczesne oświetlenia ulicy oraz nowy system odwodnienia drogi. Na odcinku Aleja Stanów Zjednoczonych od ulicy Bajońskiej do ulicy Międzynarodowej wybudowane zostaną ekrany akustyczne, a nawierzchnia jezdni zostanie wymienione na cichszą, tak żeby faktycznie tutaj w okolicy było trochę lepiej i ciszej. Natomiast tak, co do samych ekranów akustycznych, to od razu studzę Wasz zapał. Przejrzałem dokładnie projekty, które się znajdują na stronie stołecznego zarządu rozbudowy miasta
I niestety to nie wygląda dobrze. W sensie ekrany są, tak? I bezpośrednio od Saskiej tutaj dalej prosto będą na całym odcinku faktycznie ekrany akustyczne, nowe, mnóstwo drzewek i mnóstwo zieleni. Natomiast pomiędzy Saską a Międzynarodową są duże braki ekranów akustycznych z tego, co znalazłem w projekcie. Mam nadzieję, że dobrze to czytam, ale faktycznie w tych miejscach po prostu one znikają, bo nie ma na to miejsca. Chociaż według mnie miejsce jest, jeżeli dałoby się specjalnie wcisnąć. Ale tak, faktycznie tak to wygląda. Tu jest ulica Paryska w tym miejscu i jest jeszcze jedna rzecz, która faktycznie się zmieni po tej całej przebudowie, o której nie mówi się zbytnio, bo to są względy czysto techniczne, to jest to, iż bezpośrednio tutaj przy połączeniu z nasypem, gdzie już wiadukt faktycznie łączy się wieży na nasyp, powstaną schody techniczne z wiaduktu, żeby dało się zejść, bo aktualnie z wiaduktu nie ma żadnych schodków, w przypadku awarii czy jakichś innych rzeczy po prostu nie da się zejść, a to jest wymagane aktualnie z aktualnych po prostu względów bezpieczeństwa. Więc te schodki się pojawią po jednej i po drugiej stronie z każdego z tych wiaduktów jako zejścia techniczne. Tego aktualnie nie ma i to musi faktycznie powstać w ramach tej przebudowy. No i dalej oczywiście jest już most, widzimy na tej dalszej trasie. Kiedy ta inwestycja zakończy się, no nie jest to niestety szybko, tak, ponieważ to jest odbudowa i przebudowa i dobudowa, no dobra, może w skrócie, to jest wyburzenie i odbudowanie, następnie wyburzenie i odbudowanie ponownie dwóch wiaduktów. A ponieważ ruch ma być całkowicie cały czas zachowany, no to tak to mniej więcej wygląda, że to są jest 30 miesięcy, z czego 4 miesiące już minęły, bo w styczniu została podpisana, znaczy w grudniu została podpisana umowa, co oznacza, że faktycznie ta budowa się zakończy mniej więcej w 2025 roku. Dobrze, no i tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja. Co mogę tu jeszcze powiedzieć z ciekawostek? To jest to, iż przy wszelakich takich przystankach właśnie tutaj na Saskiej będą faktycznie nowe ekrany akustyczne, tutaj nawet zrobione bezpośrednio pod samym wiaduktem z tego co widziałem, i ciągi rowerowe tutaj cały czas oczywiście pozostaną po jednej i po drugiej stronie jezdni. One zostaną tylko wyłącznie wzmocnione, ewentualnie wymieniona ich nawierzchnia, więc więcej tu się nie będzie działo, ale właśnie te ekrany akustyczne które tutaj dalej wchodzą bezpośrednio w wiadukt będą teraz się łączyć w jedną całość. Przy okazji zostaną oczywiście bariery energochłonne tutaj pośrodku wymienione i układ jezdni, jeżeli chodzi o pasy, też lekko się zmieni. To nie są jakieś duże faktycznie zmiany, ilość pasów na większości trasy pozostanie dokładnie taka sama, więc spokojnie nie musicie się kierowcy bać, że będzie mniej pasów. Nie. Natomiast według mnie w tym miejscu, zwłaszcza na wiaduktach, to jest trochę niewykorzystane miejsce, gdzie można byłoby zainstalować i zainwestować, co prawda w dużo droższe, ale na pewno dużo cichsze ekrany półtunelowe. Dzięki nich, tak samo jak właśnie trasa toruńska, ruch samochodowy właściwie jest odcięty, jeżeli chodzi o hałas, od reszty okolicy. I to pewnie byłoby tu niezłym rozwiązaniem. Chociaż biorąc pod uwagę przystanki i ilość wejść i zejść z ulicy, nie byłoby to łatwe i tanie przedsięwzięcie. I może i nawet dobrze, bo dzięki temu ta trasa nie jest aż tak bardzo odcięta od miasta i też nie ma dozwolonej tak dużej prędkości. To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. To inwestycje będę Wam pokazywać co 2 miesiące. Teraz do maja będą robione przewiązki i następnie rozpoczną się pierwsze prace faktycznie przy wyburzaniu tych wiaduktów. Więc już całkiem dużo czasu nam nie zostało, żeby się nacieszyć jeszcze starą trasą łazienkowską. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!